teksik, ciągniemy go dalej. I to, co w sumie teraz... niewiele tej amunicji, szczerze mówiąc. To, co teraz mamy do zrobienia, to najzwyczajniej w świecie zakłócić działanie mechanicznej łapy Connora. Mechanicznej łapy Connora. I bojowych stymulantów, tylko gdzie znaleźć do choroby... Już wiem, gdzie można znaleźć chyba ten środek. Estrogen czy coś takiego. Estrogen postaramy się znaleźć u tego gnojka, który handluje dragami. A ten gnojek siedzi w Śródmieściu? Bodajże w Śródmieściu. Nie wiem. Chyba nie w Śródmieściu. Dobra, pomyłka. Tu? Może? Może? No i zerknijmy. Czy to było... Tak, jest tutaj. Tylko czy on będzie miał odpowiedź na moje problemy? O, potrzebuję antidotum na endorzynę. That's some higher grade material you're asking for, milady. I don't have counter endorzine, but I'm fully stocked with endorzine. Just you gotta stay wired. 300 for your pleasure. How's that sound? I tak, 300 kredytów, jasne. Czyli mamy dawkę endorzyny. Możemy z tym śmigać do pana Holmesa. On nam zrobi antidotum. Więc bardzo, bardzo wesoło. Coś pójdzie do przodu w związku z tym. Nie wiem tylko jeszcze, jak mam zaimplikować temu Connorowi te antidotum. Mam endorzynę. O, świetnie. Ekstra, czyli za to, że wykonaliśmy dla gościa zadanka, robi dla nas sporo rzeczy za krzywą mordę, strzałkowiec. Pistolet na strzałki, nie pudłuj. Zerknijmy sobie, strzałkowiec, gdzie to będzie? Tutaj zapewne. Hu. Ciekawe. Ekstra ciekawe. Wrzućmy sobie pod piątkę strzałkowca. Świetna rzecz, naprawdę świetna rzecz. Czyli mamy strzałkowca. 10 pocisków, miło słyszeć. I jeszcze musimy śmignąć obszar przemysłowy. Tam było to radio, przekaźnik. Zobaczymy, czy wrogowie się respnęli. Nie, chyba się nie respnęli. O! Mordę. Prawie się udało. Mam nadzieję, że się nie zabije tutaj, żeby sejwik jakiś zrobić. Kontrolny. Głupio by było wszystkie te rzeczy powtarzać na darmo. Tu jeszcze można wejść. Ciekawe. Tylko po grzyba. Chyba po nic. Dobra, wozimy do radia. Wozimy do radia. Jak ja mam to zrobić? Nie, to tutaj było. Rzeczy kluczowe. Rzeczy kluczowe. I 107 i 7. 107 i 7, dobra. Coś była mowa, żeby nie włączać na maksa
Transmisja. Mamy transmitować, nie otrzymywać, więc... Włączmy to i 107,7. 107,7. Transmisja. Nie, nie do maksa. Mam nadzieję, że mi nie wysiadło. To 7,7. Czy jakaś informacja się ukazała na temat zadania? Na temat zadania informacja. Cyberglina do Berglina. Dobra. Choroba. No nie wiem. Nie wiem, ludzie. Wygląda na to, że nie za bardzo to działa. Transmisja, włącz. Jeszcze raz. Mam nadzieję, że to było to. Jeśli nie, no to trudno. Jego łapa będzie mnie biła niemiłosiernie. W końcu się ja tutaj sobie zrobię save'a na jedyneczce i będę wiedział, że jeśli coś się nie uda, to spróbujemy jeszcze raz wykonać to z blokowaniem mu łapy. Dobra, Śródmieście. Lecimy do Connora i spróbujemy rozwiązać to zadanie. Może być arcy interesująco. Może być totalnie do dupy. Możemy dostać w pierdol po prostu. How's everything going? You get ready for a showdown? O, udało mi się zdobyć częstotliwość, na której działa ręka Connora. As long as there's some sort of radio transmitter around when you encounter him, you'll be able to use that frequency to overload his arm. I zdobyłem środek. Nice work. You have one shot at this. Shoot him with a dart. It should neutralize the effects of his endozine in a few kilka sekund. No to jesteśmy gotowi. Let's hope you're right, Jim. The safest would be if you go back to the industrial zone. If Connor is coming for this Lydia, he's going to need to come up against the slicers at some point. Dobra. If you do meet him, try to neutralize him just enough for the arrest. There's a thing or two I want to say face to face. He sure as hell won't be holding off the trigger, so just do what you gotta do. No, przede wszystkim postaram się przeżyć. Przede wszystkim postaram się przeżyć. Dobra, obszar przemysłowy. W takim razie śmigajmy. What the fuck? Kto ty jesteś? Gnojku. Kobietę bić? No, spróbuj kopnąć. A! Lokowanie jednak się przydaje. 119 kasy. Ciekawa rzecz. Co ci goście tutaj tego? Zbadajmy teren. Co ci goście tutaj robią? Tu mamy bydlaka, tu mamy bydlaka. Góra tak jakby spokojna. I tu mamy bydlaka. Choroba. Dobra. O, już mordę. Nie, nie, nie. Wyjdź. Wyjdź. Trafiłem na zło. Dobra, próbujemy. Nie szkodzi. O Boże, chyba dostaniemy w pierdół. Tak zwany. Shit. Au. Schować się za ściankę i szybciutko. Trójeczka, czwóreczka. Jeszcze miałem jakieś piwsko chyba. Użyj. No i dalej jestem niegotowy, tak jakby. Siódemka. Dobra, jestem gotowy wrócić tam. Au. Au. Blokuj. Jeden mniej. Jest następny. Udało się to przeżyć nawet. Magazyn slicerów. Nie chcę tu chyba wchodzić. Chciałem wejść jednoznacznie tutaj.
Tak. Ten gościu, w którą stronę jest odwrócony? W dobrą. To genialnie. Śmigamy do niego, spróbujmy go poddusić. Którym to przyciskiem robiłem? Nie da się. O! Dobra, spadł. Gówno mi możesz zrobić teraz, jak się nauczyłem blokować. Elegancko. Czyli mamy to ogarnięte. Ten kawałek przynajmniej. Jeszcze raz użyjemy radia. To na pewno. To na pewno. Teraz wspiąć się. Czy tu mamy gościa? Mamy gościa. Kurde. A? Przecież nie umiesz. Ja bym plecami nawet blokować. Dobra, następny padł. Włazimy. Jeszcze raz radio. Halo? Nie można? Dlaczego nie można? A, idź. Popsuło się. Jeszcze raz wejdźmy. Shittens. Od razu naszykujmy sobie tego strzałkowca. Ty, ludzie, nie można. Bida. Dobra, będzie bez radia w takim razie. Boss. Czyli mamy, kurde, w sumie Lidia jako boss się nie za bardzo liczyła. Będziemy mieli teraz bossa z prawdziwego zdarzenia chyba. Mamy pogadać z... I don't know who you are, but this is where you keep walking, lady. Czy Navarro coś ci mówi? Navarro, huh? If I'd known he was gonna send girl meat to its gunfights, I'd put a slug in his skull, not his belly. To ty go ten podstrzeliłeś. Pity you had to get involved in this, kid. Seems he didn't get my last message. And I have to send him another. Shit, poważnie? Kurde, chyba jest dosyć prostym bossem. Niewiele mi robi, tak szczerze mówiąc. Aj! Kurwa, nie wracaj się. Shit. Próbujemy go zmiękczyć, tak jak Navarro prosił. Nie wiem do jakiego procenta. Au. No, 6% mu zostało, 4. Navarro, gdzie jesteś? Shit. Navarro, gdzie jesteś? Ja się mogę bronić tak w nieskończoność, ale przydałby się... Dobra, kij z tobą. My augments. Who? What are you? O, czyli trzeba było go pobić, coś otrzymaliśmy. To ja oddam cię Navarro, albo cię wykończę. Stop! Listen! This is my last job. Look at me. I'm too old for this game. You could see I was ready to quit. I'm telling you the truth here. Nie wierzę ci trochę. Just let me go. And I'll disappear. You'll never see me in this city again. I'll even transfer you some cash. I'll throw in an implant, a transplant. Nie. Come on. Nie, nic. Masz serce? Poddaj się. Spróbujmy go przekonać. Come on. What do you care? Teraz tak, ciekawe, która z opcji wejdzie w ogóle. Mm.
Skoro Navarro go nie przekonał, to pewnie my tym tekstem też go nie przekonamy. Słabość. On ma kompleks słabości. A, spróbujmy trzecią opcję. Don't worry about me. I know all about reputation. Come on, let me go. I'll load you up with some roughneck hardware, weaponry. Come on. Wiecie co, ludzie, ja spróbuję go jednak nakłonić do poddania się, czyli pokonam go jeszcze raz. Trzecia opcja nie wchodzi w rachubę. Jesteśmy, ludzie, z powrotem w tym samym miejscu. Spróbujmy do Navarro nawiązać. O! Zgodził się. No dobra, idziemy. Pora na spotkanie z twoim starym przyjacielem. Now that's some takedown, lady. I never thought I'd see the day. This will make a difference. Young blood in the force. It'll give him a real kick. Bitching about being outgunned by armaments. You've proven a lot of people wrong, lady. No one more than Connor. Continue. You sure took some risks. Strzelba. The peace I promised you. We had to remove another one of Connor's implants, a dead shot. Even unarmed, he was dangerous with that thing plugged into his brain. You can have it. My thanks. Kontynuuj. Czyli mamy zadanko rozwiązane. W tym odcinku to wszystko. Ja spróbuję jeszcze skoczyć do tamtej kobiety, która była, którą widzieliśmy podczas walki z Connorem. Jednego złego gościa mniej i w następnym odcinku widzimy się przy tej babce. Dzięki za oglądanie. Cześć, czołem.